tutaj z Gdańska były prezydent, proszę Państwa, my możemy powiedzieć, nie o takie żeśmy walczyli, nie o takie. Bo ja od 1978 roku w Ruchu Obrony Praw Człowieka ze szkoły, prawda, wyleciałem i tak dalej. Moi koledzy siedzieli po internatach, po więzieniach i dzisiaj siedzimy i kibamegowali. Nie o takie, nie o takie. Myśmy śpiewali, ale że mam zamiast mieści, gdzie? Oni wylądowali na cztery łapy, wszyscy spadli, a państwo tamto komunistyczne, które było złodziejem, nakradło, proszę państwa, i teraz przychodzi rzekomo wolna Polska. Państwo jest polskim paserem i złodziejem. Tak jest, no i to państwo nie oddaje prawowitym właścicielom tego, co złodziej ukradł, ale sprzedaje dalej. Czyli przyjmuje do siebie rolę pasera właśnie. Więc musimy sobie powiedzieć jasno. Dekret obowiązuje. Tak. Musimy sobie powiedzieć jasno. To nie chodzi, nie chodzi tylko o ziemię, nie chodzi tylko o arystokrację, ale weźmy. 37 tysięcy podobno było przed wojną prywatnych małych elektrowni wodnych na jakichś strumykach i tak dalej. Zniszczono, rozkradziono grunty warszawskie, dekrety Bieruta, to już nie mówimy, prawda? No pałac Józefa Stalina, pałac stoi na gruntach ukradzionych, prawda, właścicielom przedwojennym i tak dalej, i tak dalej. Więc po prostu... Najgorsze, że są ci, którzy chcą, żeby ten pałac dalej stał. Tak, proszę państwa, mało tego. W internecie, jak czytamy, chociażby na stronie pana Potockiego i tam na innych stronach, fala hejtu się przelewa ze strony młodych ludzi. Co oni, nic nie wiedzą, oni nic nie pamiętają, ale oni, a dobrze, że im zabrali, a dobrze, że to, a dobrze, że tamto. Łona Boga nie wytrzyma, młode mają, a ja nie mam. Ale kto za to płaci tym młodym ludziom? Proszę państwa. Nie trzeba płacić. No nie tylko, nie tylko, nie tylko. Wariatów też... Wszystko mają w pazurę. Nie tylko, nie tylko. W pazurę, dlatego jest taka sytuacja. Proszę pani, nie, nie tylko. Głównie. Ja, proszę pani, tak, cała seria książek ukazała się po wojnie, pióra renegatki Wandy Wasilewskiej. Cała seria książek, bardzo wrednych książek, ja specjalnie kolekcjonuję te książki. Jedna taka książka, polecam, Gwiazdy w jeziorze, czy Gwiazdy na jeziorze, nie, pan Gwiazdy w jeziorze. 17 września 1939 roku. Lud pracujący Ukrainy, tak, buduje bramy triumfalne dla Armii Czerwonej, prawda? A wredny polski dziedzic jeździ na bryczce i ma CKM Maksima i strzela do tych wieśniaków, którzy te bramy. Ale pan cytuje Wasilewską na takie. Ale proszę pani. Po co? Dlaczego upowszechniać? Mówmy o rozwoju. Proszę pani, mówimy o tym, że to weszło w ludzi. To weszło w ludzi. To miało być takie wzorce. 3 razy Z. Zrabować. Tak. Zniesławić i zapomnieć. Skazać na zapomnienie. 3 razy Z. Zrabować, zniesławić, zapomnieć. I to mamy tutaj do czynienia. My mówimy dużo o właśnie o zrabowaniu, ale o zniesławieniu to tyle byśmy mieli. Bogdan Urbankowski napisał książkę bardzo ciekawą, Czerwona Msza, czyli Uśmiech Stalina, o kolaboracji polskich literatów już od Lwowa 1939 roku. Jakie peany pisali o Stalinie, o bohaterskim Związku Radzieckim, Armii Czerwonej itd. Tak dalej, tak dalej. Dobrze, posyty. Proszę pana, ale w 1980 roku przeczytałem podręcznik do gimnazjum historii pana Czarzastego, który miał monopol na podręcznik i na tym się wzbogacił. Było napisane tak, że 2,5 miliona Polaków w 40 roku, w 39, 40 roku udało się do pracy do Związku Radzieckiego. Na ochotnika. Tak, proszę państwa, żebyśmy stanęli w prawdzie. Ksiądz Franciszek Blachnicki, założyciel ruchu oazowego, mówił o konieczności stawania w prawdzie. To też papież Jan Paweł II powtarzał i tak dalej. Co to znaczy? Musimy przestać o sobie myśleć w sposób bzdurny, że wszystko co złe, to nie my. To Żydzi, to masoni, to Bóg wie kto jeszcze. Mówimy o faktach historycznych. Mówimy o faktach. Pisarze, których pan przytoczył ze Lwowa, to nie byli Polacy. Do widzenia. Do widzenia. Proszę państwa, to nie jest polska racja stanu, którą pan reprezentuje. Dobrze, dziękuję.
Proszę Państwa, mój przyjaciel Stasiu Mroziuk, filmowiec nadwórnej spod Stanisławowa, opowiadał, jak to się bawili chłopcy przed wojną w Polsce. Grali w chowanego i wyliczanka. Raz, dwa, trzy, wszystkie Żydy, psy, my Polacy, uwaga gramatyka, my Polacy, złote ptacy i wychodzisz ty. I zawsze ci, którzy, to nie my, to nie my. Proszę Państwa, są dokumenty, ile było donosów na Gestapo. Sąsiad na sąsiada donosił, jakiś tam pisał, kochany panie Gestapo nawet, prawda? Więc to nie jest tak, że my na tym czyści, tacy kryształowi, tylko tamci obcy byli wredni. To jest nieprawda. I racja stanu Polska polega na tym, żeby stanąć w prawdzie i sobie powiedzieć, że tak, też wśród nas też byli łajdacy. Ja rzucę jeden przykład, to się może nie wszystkim spodoba. Bunt Chmielnickiego, Tulczyn, posiadłość Czetwertyńskich. Proszę Państwa, bronią się przed tym kozactwem, przed tą czernią. W kościele przysięgają Żydom, bo tam było dużo Żydów, przysięgają Żydom, że ich nie wydadzą kozakom, bo Żydzi mówili, wydajcie nam, kozacy mówili, wydajcie nam Żydów, to was wolno puścimy. Ale nasi powiedzieli nie. Dobra, fajnie. Przysięgli nawet na Ewangelię w kościele, że tych Żydów nie wydadzą. Ale jak się żywność skończyła, to weszli w kontakty z kozakami, że my wam wydamy tych Żydów, tylko wy nas wolno wypuśćcie. I wydali ich tych Żydów. Oni tych Żydów wymordowali. A potem jak się poddali, to zaczęli ich mordować. No to nie zaraz, ale przecież wy nam przyrzekliście. A kozacy powiedzieli, ale wy przyrzekliście tym Żydom. Także nie. W naszej historii jest bardzo dużo też bardzo nieładnych, bardzo parszywych postępków. Na jednym takim uroczysku, koniec XVI wieku, tam Żółkiewski też był, przyrzeczono kozakom, wydacie starszyznę, wydacie działa, wydacie starszyznę, możecie iść do domu. Wydali działa, wydali starszyznę, szlachta się rzuciła szablami i bezbronnych wycięła. Bo przecież, że oni są pospolite rusze, oni mają w nosie hetmana, bo hetman to jest nad zawodowym wojskiem, a pospolite ruszenie. Proszę Państwa, taki, jeżeli my tego nie powiemy, to nasz wróg to powie. Jeżeli my sami tego nie powiemy, to nasz wróg to nam wypomni. I to nie jest polska racja stanu mówić, że zawsze było wszystko wszędzie cacy. Jakby zawsze było wszędzie cacy, to by pies kulawą nogą nas nie podbił. Bo byśmy byli tacy silni, że każdy by oberwał. Dziękuję.